Miasto przejęło od radomskiej spółdzielni mieszkaniowej ulicę Orląt Lwowskich na osiedlu Gołębiów 1. W planach jest przedłużenie ulic Andersa i Orląt Lwowskich w taki sposób, by uzyskały one połączenie z przyszłą trasą NS. Od wielu lat trwały rozmowy między Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową a Urzędem Miejskim w kwestii przejęcia ulic na osiedlu Gołębiów 1. I tak udało nam się już osiągnąć porozumienie co do ulicy Orląt Lwowskich. W drugiej kolejności czekają ulica Andersa i Powstańców Śląskich. Ulice zostaną przebudowane we współpracy z Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową. Rozmawiamy o kształcie porozumienia, bo te ulice zostaną przebudowane we współpracy ze spółdzielnią. Spółdzielnia weźmie na siebie część kosztów tej inwestycji. Dobra wola ze wszystkich stron i będą efekty w postaci poprawy jakości życia tutaj mieszkańców. Jak przyznaje Adam Serafin, wiceprezes Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, utrzymanie tych ulic było trudnym zadaniem. Przejęcie ich przez miasto nie tylko odciąży spółdzielnię, ale również usprawni komunikację. Ja jako odpowiedzialny za sprawy techniczne w tej spółdzielni najlepiej się orientuję i wiem, jaką bolączką było utrzymywanie tych ulic, ich remont, ich odśnieżanie i tak dalej. Miasto przejmując te ulice, mało że usprawni tutaj system komunikacyjny w obrębie tego osiedla, to również odciąży spółdzielnię z utrzymania tych ulic. Z uwagi na rozwój budownictwa mieszkaniowego w tym rejonie miasta planowana jest przebudowa układu komunikacyjnego. Jak zapowiada prezydent Radomia, układ komunikacyjny to nie tylko ruch samochodowy. Mówiąc układ komunikacyjny, nowy układ, nie myślimy tylko i wyłącznie o ruchu samochodowym, ale też mówimy o wszelkich tutaj aktywnościach związanych z tym, że chcemy poprawiać, budować nową i poprawiać infrastrukturę związaną z rowerami, ale też oczywiście myślimy o pieszych i mieszkańcach tej części miasta, których naprawdę tutaj przybywa. Trwają także prace projektowe dotyczące przebudowy ulicy Zbrowskiego pomiędzy ulicami 11 listopada i Żółkiewskiego oraz poprawy obsługi komunikacyjnej przyległych osiedli mieszkaniowych. Projekt powinien być gotowy na początku przyszłego roku.